Sezon na muszę schudnąć do wakacji uważam za otwarty. I po raz pierwszy. Grupa na Facebooku pojawiła się przed czołówką, przed panią Kasią i przed tematami. Może nie po raz pierwszy, ale blisko. Chudne. Wciągnij brzuch na dzień cały. Chudziutki, nie? Myślałem, że mój imidż tak niezmienny, tak pusty. Tymon, przestań. Wymaga zmiany. Nie wiem, o kim pan mówi, ale jednak widzę pewną korelację między mną a kimś innym. Komentarze pod tym odcinkiem będą dwa. Tymon, Tymon, Tymon. Włodek, przecież to są zerówki, każdy o tym wie. Nie. Pokazuję. How many fingers? I don't know. I wydaje mi się, że teraz jest 7 palców. Wydaje ci się. Tak. Rozumiem. Tak. Tak. Owszem. W takim razie. Nie ma żadnego problemu. Owszem, słucham. Jest tak, najpierw jest pani Kasia, grupa na Facebooku, dwa tematy, potem coś głupiego, coś tam. Potem trochę Karol przerywa Włodkowi, tak. Jak ten przynudza, Włodek próbuje powiedzieć coś mądrego, Karol coś tam pieprzy i wszyscy jesteśmy lekko stoniczy. Gotowy? Gotowy. Autostopem! Przestań, Włodek! To nie do końca jest tak, jak pan ma w głowie w tej chwili. Umówmy się tak, że kiedy reżyser powie panu, że pan wchodzi, to pan wchodzi. On? Tak. Autostopem przez internet. Okazuje się, że powstały... Ale on mi nie mówi, żebym już wszedł. Ze wszystkim się pan tak niecierpliwi? Się pan śpieszy gdzieś? Sikać mi się chce. Powstały serwisy, które... Mogę iść do toalety teraz? Kurwa, idź pan w chuj, jak pan ma przerywać co 5 sekund. Jestem niemiły, dobrze, spadaj. Okazuje się, że są takie serwisy, które umożliwiają ludziom zebranie się w jedną paczkę i pojechanie jednym samochodem, czyli tak zwane autostopowanie. I tak jak to istniało od wieku, wieku, wieku... Tak teraz to jest, że cyfryzacji i elektronizacji powstało jako serwis. Są takie serwisy jak carpooling, samochodem coś tam PL. Przepraszam, bo żona do mnie dzwoniła. Przepraszam. Są takie aplikacje już na App Store. No ale co, miałem nie odebrać? Tak. Są aplikacje na iOS, na iPhone i na Androidy. I teraz ja chciałem Długo to jeszcze będzie trwało? A dostanę tę pracę? Na pewno nie. To jest tyle potencjalnych kandydatów, że po prostu nie widzę, podle którego akurat panu mielibyśmy dać tę pracę. To jest najbardziej podobny do Karola. No właśnie nie. Odkąd odszedł Karol, nie możemy znaleźć zamiennika, ja w panu nawet nie widzę pomywacza. Co dopiero zastępcy Karola? To jest pomywacz. Pomywacz to jest ten, kto sprząta rzeki Karola. Ponoć najgorzej płatna praca w tym lekarstronnicy. Zgadza się. Jak dowiedli ekolodzy, bardzo dużo, za dużo ludzi jeździ samemu samochodem. Jeździ tylko jedna osoba, auto puste, on przejeżdża 100 km, a do tego jeszcze, co ciekawe, wyliczenia pokazują, że jeden przejechany kilometr kosztuje 40 groszy. Na tym polega pojeżdżenie wspólne, że ustalamy, że jedziemy tak daleko, dzielimy między sobą koszty. Ale ja mam takie pytanie. Ty mówisz teraz o grupce przyjaciół? Nie, właśnie tych obcych to nie. No to tym bardziej. No. A skąd pan wie, że ta osoba nie jest zabójcą? We usually don't pick up hitchhikers. A skąd pan wie, że używając serwisu do couchsurfingu nie przejedzie do pana jakiś kurde zabójca? No nie wiem. Dlatego boję się i nie używam. Ja się cykam tego trochę. Jesteś osobą, która oferuje swoją kanapę albo też miejsce w samochodzie. But I'm gonna go with my instinct on this one. Saddle up, partner. Do tego momentu, że z każdym z tych osób, albo nocujesz, albo przewodzisz, rozmawiasz, on ci mówi tak, no ja to ogólnie jestem sam. I pomyślałem, że sobie sam pojadę. Nie mówię nawet nikomu, gdzie jadę. I wtedy się zapala taka świeczka wokół. Ale to tak samo jak każdy taksówka miałby się bać tego, że każdy po prostu jego klient ma go za chwilę zadźgać nożem. Może taksówka zostanie zabity przez pasażera, to nic dziwnego. Zdarza się, ale tak samo jak zdarza się, że strażak zginie, policjant zginie, mama karmiąca dziecko zginie. Jak byłem mały, ugryzłem mamę w piersi. No wiesz co, Włodek, przeczysz wszystkim moim ideałom. Mama o mnie tylko dba, daje mi to co najlepsze. A ty ją? A ja ją gryzę. Takie wielkie usteczka. A co to znaczy drugie najlepsze mleko? Jak reklamują, to chyba jest tak, że nie można reklamować jako najlepsze mleko dla noworodku. Musisz mówić, że drugie najlepsze, bo zawsze mleko matki jest najlepsze. Bo jest w sprzedaży mleko najmłodszych dzieciaków. Czyli dla ciebie. I tego mleka też nie można reklamować. Rozumiem, że nie można reklamować papierosów, alkoholu i tego mleka. Chodzi o to, że chyba jakaś polityka sprzyjająca temu, żeby matki jednak karmiły dziećmi. I hit do pieca! Drugi temat, Karol. To było o tym, kto mógł być w Władcy Pierścieni, a nie jest. Jakby Aragornem był Vin Diesel, to ten film byłby jeszcze gorszy. Na przykład Gandalfem miał być Sean Connery. A Musashi, o którym Frodem? I to bym się cieszył. Ja bym się nie cieszył. Zamiast Elijah Wooda miał być Jake Gyllenhaal. Ale oni są przecież tak zmniejszani. Nie, no jasne. Ale jedyna fajna rzecz, która mogłaby być, to to, że Aragornem mógł być Russell Crowe, tak. A nie Viggo. Jak się okazało, wtedy Russell Crowe wybrał rolę w Gladiatorze. Tak, Russell Crowe jest taki trochę przy kości. Taki pusio-pusio. Ale on był zrobiony pod rolę też. Viggo Mortensen jest taki bardziej śródziemny, a Russell Crowe jest widać takim Amerykaninem, który może i ma piękny umysł, ale słaby z niego gatel. A jeszcze kto miał być Boromirem? Bruce Willis! To by było zajebiste, jakby Bruce Willis był Boromirem i zginął w pierwszej części! O, i jeszcze pamiętam, że rozmawiali z Nicolasem Cage'em, ale też się nie udało. Dobrze się nie udało. Ale na przykład gdyby miał jakąś minę do zagrania, a gdyby mu powiedzieli, że by został zaskoczonego. Czekaj. Gdyby miał być szczęśliwy.
Tak czy inaczej, Władca Pierścieni naprawdę mógł wyglądać dużo inaczej niż wygląda. Jedną z opcji, którą bardzo chciał Peter Jackson, chciał też na początku, żeby Aragorna grał Daniel Day-Lewis. Ale Daniel Day-Lewis odrzucił tę rolę, ponieważ grał wtedy w Gangach Nowego Jorku. No bo wybierając osoby do filmu Władca Pierścieni, nie wiem czy wiecie, to było bardzo trudne. Każdy chciał w tym grać, miałeś do wyboru każdego. Jeśli tylko upatrzyłeś sobie, to mogłeś go mieć. To był film, który miał mega budżet. Budżet większy od naszego? Nie miał większego, nie miał. Miał gadałem z Peterem. Gadałem z Peterem, mówił, że nie, że tak? Mieliśmy droższe lampy. Dużo droższe lampy tak? Mieliśmy. Tak. Mówił, że wszystko świeczkami. W jutrzejszym odcinku nie będzie normalnego odcinka, bo święta nadchodzą. Ale kodek. Się z wami spotkamy. Na pewno będzie Kaśka. Kaśka będzie też dzisiaj. Na pewno. Więc mam nadzieję, że dziś do jutra i już nadchodzące święta, mam nadzieję, że okna umyte, dywany wytrzepane, mazurek się piecze. O Jezu. To są te wiosenne porządki? Ja już umyłem okna. Ty? Moje się nie myją. To kto ma myć te okna, Moniczka? One się po prostu nie dają umyć, bo to są takie, co się same myją. Proszę napiszcie Włodkowi, żeby jednak pomógł umyć okna Moniczce. Wiem, że pomoże. I bądźcie lekko stron. No co mnie pan pukasz tymi okularami stronniczy?